Kurlewska i zapraszam na warsztaty z cyklu Sztuczki ze sztuką. Nie możemy się dzisiaj wspólnie spotkać na zajęciach, dlatego zapraszam na nie wyjątkowo ze swojego domu. Chciałabym Wam pokazać, jak za pomocą figur geometrycznych zrobić prace inspirowane dziełami mistrzów sztuki. Zapraszam! Do wykonania naszej pracy plastycznej będzie potrzebna kartka. Może być biała, może być kolorowa. Klej i figury geometryczne w różnych rozmiarach i kolorach. Niech to będą koła, kwadraty, to mogą być też paski jako prostokąty. Wybór kolorów i rozmiarów należy do Was. Za pomocą figur możemy zrobić bardzo proste, ale za to efektowne prace. Po pierwsze, to mogą być prace o tematyce abstrakcyjnej, czyli takie, które nie będą nawiązywały do rzeczywistości, nie będą pokazywały przedmiotów, osób, zwierząt, będą, możemy powiedzieć, taką zbieraniną plam i kolorów. Nie wiem, czy wiecie, bardzo wielu artystów takie prace tworzyło. Dziś mogą nam się wydawać bardzo proste, jednak to tylko pozory. My, inspirując się nimi, używając figur geometrycznych, możemy stworzyć własne prace. I pierwszą pracę, którą chciałabym Wam zaproponować do wykonania, będzie praca inspirowana dziełem rosyjskiego artysty Kazimierza Malewicza, czarnym kwadratem na białym tle. I tutaj będzie nam potrzebna właśnie biała kartka i czarny kwadrat. Teraz powiecie, że co to jest za praca, sam mogłem taką pracę wykonać. Chciałabym, żebyście pamiętali, że to, co się dzieje w sztuce, to, co się w tej sztuce też działo kiedyś, to jest wynik wielu przemian, wielu poszukiwań, więc takie prace nie powstawały w 5 minut. Do tego my posługujemy się już gotowymi figurami. Większość tych prac była jednak malowana na płótnie farbami, więc również trzeba było odpowiednio dobrać kolory. I teraz zobaczcie, my na przykład nasz czarny kwadrat na białym tle zmieniamy, dokładamy czarny do czarnego kwadratu niebieski i praca już się zmieniła. Zatem dobór kolorów i dobór wielkości też tych figur może spowodować, że nasza praca będzie zupełnie inaczej wyglądała. Innym artystą, którym możemy się zainspirować, jest Wasylij Kandyński, również rosyjski artysta. On tworzył takie abstrakcyjne kompozycje i bardzo często przy tym słuchał muzyki, więc możemy sobie, tak jak on, teraz wziąć tutaj figury. On je malował na płótnie, my je po prostu możemy przykleić. Także pamiętajcie, że ja teraz te prace sobie układam i zmieniam. Jednak jeżeli Wy chcecie, żeby praca pozostała z Wami na dłużej, no to niezbędne jest użycie kleju i przyklejenie tych figur. Zachęcam Was również do tego, żeby nie tylko przyklejać figury, ale też zastanowić się, jak na przykład to tło Wasze będzie wyglądało, czy nie należałoby go jakoś przygotować. Możecie też je wykleić z figur, nie tylko używać ich do skomponowania Waszej pracy, ale też najpierw do przygotowania tła, ponieważ my się posługujemy tylko już kawałkami papieru, a tak jak mówiłam, artyści jednak używali zazwyczaj farby i płótno, no to oni to płótno też przygotowywali. Zobaczcie, ułożyłam figury i możemy powiedzieć, że nasza praca jest gotowa. Innym artystą, który mógłby nas spokojnie zainspirować, a w zasadzie może nawet jego konkretna praca, to jest Pietr Modrian i praca pod tytułem Broadway Boogie Woogie. Do wykonania tej pracy będą nam potrzebne żółte paski i kwadraty w kolorach podstawowych, czyli w kolorze czerwonym, żółtym i niebieskim. Ja tutaj przesuwam naszą poprzednią pracę na bok, rozwalam ją. Zobaczcie, jak szybko poszło. I teraz nasze paski układamy poziomo i
pionowo. Jeżeli macie wątpliwości, jak ta praca powinna wyglądać, jakim artystą i jaką konkretną pracą się inspirujemy, to proponuję Wam wziąć jakiś album o sztuce. Można też wpisać w internet nazwiska artystów, o których opowiadam, i przyjrzeć się z bliska jego pracom. Praca Boogie Woogie może nam przypominać drogę, po której jeżdżą samochody. Zatem zobaczcie, to nie tylko będzie praca abstrakcyjna, ale też praca, która może nas zainspirować na przykład do wykonania toru dla samochodów. Zobaczcie, ta praca ma tytuł, jednak bardzo często prace abstrakcyjne tych tytułów nie miały. Tytuł ich brzmiał albo bez tematu, czy na przykład kompozycja. Czasem takie prace miały jakąś jedną literkę czy numer. Dlaczego? Ponieważ, tak jak powiedziałam na początku, praca abstrakcyjna ma nie nawiązywać do rzeczywistości, więc artyści też często nie chcieli w ten sposób zmuszać widza do tego, żeby zobaczył w swojej pracy coś więcej poza tym, co zostało stworzone. Jeżeli jest taka praca, która już ma tytuł, to wtedy od razu próbujemy się tego w niej doszukać, a w pracach abstrakcyjnych wcale nie zawsze o to chodziło. W zasadzie najmniej chodziło o to, żeby odnaleźć ten tytuł. No i zobaczcie, nasza praca jest już gotowa. Tutaj spokojnie mogłoby na przykład, sobie teraz tak myślę, przejeżdżać właśnie na przykład samochody, albo można z tego zrobić jakiś ciekawy labirynt. Czyli zobaczcie, naszą pracę po prostu możemy rozbudować i stworzyć z niej zupełnie inną rzecz. Chciałabym Wam jeszcze zaproponować zrobienie jednej pracy i tutaj artystą, który nam pomoże, będzie Yves Klein, francuski artysta, który opatentował własny kolor, kolor niebieski. Wam się to może wydawać dziwne i nadzwyczajne, że można wymyślić kolor, ale pamiętajcie, że jest to jak najbardziej możliwe. I ten kolor niebieski dla Yves Kleina jest bardzo, w zasadzie jest taką jego wizytówką, znakiem rozpoznawczym. Zatem jeżeli ktoś próbuje zrobić pracę w tym kolorze i robi ją również w jednym kolorze, czyli pracę monochromatyczną, to wiadomo, że inspiruje się właśnie Yves Kleinem. My też możemy spróbować z nim się zainspirować. On robił i obrazy, i rzeźby w tym kolorze niebieskim. A my na przykład możemy teraz dla odmiany zrobić pracę w kolorze czarnym. Proponuję wziąć na przykład czarny kwadrat. O, możemy sobie też wziąć, zobaczcie, kółka i je tutaj rozłożyć. I na przykład zrobić jakiś szalony kwiat, drzewo. Tutaj już wybór należy do Was. Wydaje nam się teraz, że wszystko jest takie rozmazane, nie wiadomo, gdzie są kolejne elementy, ale kiedy przyjrzymy się bliżej, dokładnie widać, że ta praca to nie jest jedno maźnięcie czy jedna po prostu figura, tylko to jest cała kompozycja. To może być praca, która będzie nawiązywała do kształtów, które znamy, ale też tak nie musi być. Możecie sobie wybrać już jakiś gotowy kolor, który macie po prostu pod ręką, albo tak jak Yves Klein, eksperymentować i spróbować stworzyć własny. Tak samo jest z figurami. Możecie użyć, tak jak ja, gotowych figur, ale możecie też się powycinać sami. Na pewno łatwiej się wycina małe kwadraty, czy po prostu paski. Z kółkami jest gorzej. Tutaj proponuję wziąć sobie na przykład szklanki i je po kolei odrysowywać. Powiedziałam Wam, że z figur możemy zrobić pracę abstrakcyjną, ale możemy też zrobić pracę, która będzie nawiązywała kształtem do tego, co znaczy. Na przykład możemy wziąć sobie kwadrat duży, możemy wziąć do tego mniejsze kwadraty i zobaczcie, w bardzo prosty sposób powstają nam tutaj okna w naszym domu. Możemy wziąć kolejne dwa kwadraty i z nich zrobić prostokątne drzwi, bo zobaczcie, nałożyliśmy jeden kwadrat na drugi i zrobił nam się prostokąt. Dokładamy klamkę, bierzemy na przykład nasze żółte
paski i tworzy nam się dach. Myślę sobie, że z figur nawet możemy zrobić psa. Zobaczcie, jest głowa. Tutaj powstają uszy. Jest tułów. O, mamy dla niego łapy. Jedną, drugą. I nawet, o, w górze ogonek. Zobaczcie, wcale ten pies nie jest taki trudny do wykonania. Zachęcam Was do tego, żebyście eksperymentowali, układali figury jedna na drugiej. Może na przykład uda Wam się też stworzyć taką kompozycję, która Was troszeczkę zaczaruje, Wasze oko, i powstaje taka kompozycja w stylu op artu. I na przykład do jej wykonania możecie użyć sobie kół, na przykład w dwóch kolorach, i nakładać jedno koło na drugie, większe, mniejsze. O, i taka praca też będzie świetna. To, jak ona będzie wyglądała, zależy od Was. Ja Was zachęcam do eksperymentowania, bawienia się kolorami i figurami, i do, mam nadzieję, że powstaną Wam bardzo ciekawe prace. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.